To przyglebiony jest, nie? No tak. O, jestem drugi raz na rajdzie dolnośląskim. Bardzo fajny rajd, podoba mi się, aczkolwiek w tym roku bardzo zmęczyła nas duża ilość dojazdówek, ponad 500 km, co odcisnęło piętno zarówno na zawodnikach, jak i na sprzęcie. No i oczywiście arena. W poprzednim roku bardzo fajny odcinek, w tym roku również bardzo ciekawy i emocjonujący, eliminujący również bardzo dużo załóg. Na szczęście nam się udało, dojechaliśmy do mety i z tego jesteśmy bardzo zadowoleni. Organizacyjny. Tutaj będzie za drugie miejsce w klasyfikacji Etia D4. Gratulujemy. Przejdę teraz do pilota, do którego mam zadowolenie, także demokracja tutaj zwycięża, jeżeli chodzi o jazdę bokiem. Gratulujemy. A my zapraszamy na metę załogę numer 122 w również tylnonapędowym Fordzie Escorcie, czyli również samochodem, który każdego kierowcę, który ma chociaż odrobinę benzyny we krwi, kusi do tego, żeby na kręcie pokonywać bokiem. Za kierownicą Marcin Grzylewski, na prawym fotelu Krzysztof Niedbała.